Witajcie po bardzo długiej przerwie od MSP. Wydaje mi się, że chyba w MSP nie grałam przez 2 miesiące i od tego czasu, kiedy wrzuciłam ostatni filmik, nie wchodziłam na grę. Nie wiem, co tu się działo, co tu się dzieje, czy wiecie, powprowadzali jakieś nowe rzeczy, nowe funkcje. Dzisiejszym moim planem w MSP jest wyposażenie sobie chałupy, bo można tutaj, słuchajcie, normalnie meblować dom. O matko jedyna, ile ja mam doświadczenia, prawie 70 tysięcy. Chryste panie, pozdrawiam moje mordeczki. Jakie twoje mordeczki? Kto jest twoją mordeczką? Alysa, kto jest twoją mordeczką? Przejdę się tutaj trochę, słuchajcie, po tym mieście. Zobaczymy, czy coś się pozmieniało od mojego ostatniego razu, kiedy grałam. Oj, co ja tutaj kliknęłam? Tego chyba nie było. O czym myślę? Placki. Piracki strój? Ja zawsze chciałam być piratem, naprawdę. Ja jestem ogromną fanką Piratów z Karaibów. Po prostu pierwszą i drugą część to ja oglądałam bardzo, bardzo wiele razy i na początku mi się, słuchajcie, podobał Orlando Bloom, a później stwierdziłam, że jednak podoba mi się Johnny Depp. I nie chciałam się nikomu przyznać, że podoba mi się Johnny Depp, bo Johnny Depp to taki, wiecie, już wtedy nawet w tych Piratach z Karaibów był dosyć stary. I wszystkim jakoś, nie wiem, podobał się bardziej Orlando Bloom i mi było głupio się przyznać. A teraz się przyznaję bez bicia. Co to za strój? Czemu mam marchewkę w mordzie? Bo jestem uzależniona od marchewek. Chcę zostać królikiem. A banan na łbie? Co taka niemiła jesteś? Co to jest w ogóle, rekin czy dinozaur? Miss Fake, dzięki Junior. Dzięki Junior, nie pozdrawiam cię, nie pozdrawiam cię w ogóle. Ta ekipa ludzi mi się nie podoba, wiecie? Bardzo niemili są ludzie, bardzo, ja stąd idę. O, tam jaka Jaga, zobaczcie, leży tutaj i się pręży. Na kogo czekasz? Piękna, czerwonowłosa dziewojo. Ej, i teraz ten dinozaur czy tam rekin będzie mnie męczył. Czemu on ma czarny nick? Czarny jak jego dusza pewnie. Nagrywam ten film o godzinie, patrzcie której, jest już zaraz pierwsza w nocy, a tu jest tyle ludzi cały czas. Co wy wszyscy robicie? Czemu nie śpicie? Jakie nowe ciuszki doszły? Bo jestem bardzo ciekawa i musimy tutaj trochę zmienić moją stylizację, bo wszyscy się ze mnie śmieją, że mam marchewkę w buzi i banana na głowie. Dino rekin mnie obraziła, ona była taka niemiła. Uuu, jaki łańcuch. Chyba ubierzemy na nią tego łańcucha, wiecie? O, podoba mi się taki, jaki jest. Może być kolorowy. To jest łańcuch na rekiny. Czy tam dinozaury, nieważne. Buty różnokolorowe, co oni, pijani są jacyś? Czemu takie rzeczy? Serio mogę sobie zrobić banana i liścia na głowie jednocześnie? Serio? Ja to zostawiam, tylko jeszcze chcę zobaczyć, czy banan nie będzie w... liść nie będzie lepszy w żółtym kolorze, jakby był. Nie. Ile tutaj nowych rzeczy weszło? Wow! A, jeszcze zapomniałam was się zapytać, czy chcecie zobaczyć na moim kanale odcinek z Martyną Zabawą, jak wspólnie nagrywamy MSP. W sensie, ona będzie mi pokazywała, jak wygląda MSP 1, a ja jej pokażę, jak wygląda MSP 2. Więc jeżeli chcecie go zobaczyć, to zostawcie koniecznie 15 tysięcy łapek w górę i na pewno coś takiego z Martyną Zabawą wspólnie nagram. I teraz słuchajcie, jakie buty wybrać? Misie! Misie mi się podobają, tylko misie musimy zrobić w jakichś takich, wiecie, fancy kolorach. O, na przykład różowe. Dobra, różowo-białe mogą być. Tylko tą marchewkę ja bym ściągnęła, bo to już jest lekka przesada. Piękny nowy look, no przyznajcie. Świetnie wyglądam. Idealnie po prostu na remont w chacie. Tak, idziemy robić remont. Nie, no słuchajcie, serio. Nie wiem, kto dzisiaj wygląda bardziej stylowo. Ja czy moja postać w MSP? Porównajcie, kto wygląda lepiej. Witam was serdecznie w moich progach.
Tutaj oto widzimy willę Grażyny, która dostała 1280 serduszek. Za co? Za co? Jak tu jest pusto, stoi tylko jedna kanapa, na której nie wiadomo co się działo, bo stoi tylko jedna i w ogóle wydaje mi się, że chyba te chaty, te domy można tutaj odwiedzać. Więc pewnie dużo ludzi tutaj było i zobaczyło tylko tą jedną, zwykłą, białą kanapę. O nie, w ogóle fuj, pewnie wszyscy mi tutaj na niej siadali. Ona jest pewnie bardzo mocno opierdziana. Ooo. Tak swoją drogą to ja tutaj nawet nie powinnam łóżka stawiać, bo pewnie wszyscy będą mi się do niego ładowali i będę musiała spać w używanym łóżku. A da radę postawić ten stół tak i dołożyć tutaj kolej. Da radę. Słuchajcie, zrobimy tutaj bazę dla moich widzów. Jeżeli będziecie kiedykolwiek odwiedzali moją chałupę, to będziemy mogli wszyscy usiąść przy jednym dużym stole. Patrzcie jak ładnie. Ale czad. I tu wszędzie będą fotele. Jeden fotel. Gdzie są te fotele jeszcze? Halo. Drugi fotel. Trzeci fotel. Te siedzenia są dla moich widzów, którzy odwiedzą tutaj moją chałupę. A teraz musimy jeszcze, słuchajcie, zrobić fotel prezesa. Fotel królowej Grażyny. Gdzieś tutaj trzeba go ustawić. O, może taki. Jakiś z futerkiem, chociaż on tak nie wygląda wcale prestiżowo. To już ten wygląda bardziej prestiżowo, nie? O, taki właśnie wielki. Tylko proszę mi na nim cholipcia nie siadać i nie pierdzić na niego, bo tak nie może być. To jest po prostu skandal. Bo ja wiem, że wy tak robicie. Siadacie na niego i na pewno tam pierdzicie. O panie, tutaj mogę jeszcze biurko prezesowe postawić. Ale nie, po co komu biurko? Po co komu biurko? Przy biurku się, wiecie, trzeba uczyć, pracować. Ja takich rzeczy nie potrzebuję. U nas jest tylko zabawa, tyry, tyry, zabawa. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja po prostu słyszę słowo zabawa, to od razu mi się kojarzy no, piosenka Martyny Zabawy, jak ją śpiewa na początku swoich odcinków. Oh my god, mam na to wydać ponad 3 koła? 3 koła pieniędzy? Zapraszam do mojej gotowej willi wszystkich moich widzów. Będziemy tutaj debatowali o bardzo poważnych sprawach, takich jak na przykład czy banany na głowie są w modzie, czy nie? Albo na przykład czy rekiny i dinozaury, w sensie dziewczyny przebrane za rekiny i dinozaury powinny zostać wyrzucone z tej gry? Wszyscy na tak, na tak? No to wyrzucamy tamtą niemiłą panią, która mnie obraziła. Dziękujemy pani, do widzenia. Na razie tutaj, jak widzicie, mamy tylko jednego członka, więc... czyli mnie, więc ja o wszystkim decyduję. Jak pojawią się kiedyś tutaj jacyś ludzie, no to wtedy... No to wtedy będziemy razem decydowali, a na razie decyduję tylko ja. Teraz muszę się po tych ciężkich decyzjach tutaj troszeczkę zdrzemnąć, bo to było bardzo ciężkie, ciężkie. O, jakie ciężkie decyzje, te głosowania. Ach... Wiem, jak ciężko już pracują wszyscy politycy. Wiecie, gdzie ja jeszcze nie byłam? W klubie VIP! Ej, serio, ja tu chyba nigdy nie byłam. Nie byłam tu nigdy na pewno, bo na pewno bym zapamiętała, że tutaj dają drinki! Serio, drinki tutaj polewacie? Ale nie, to chyba takie same owocowe są. No bo wiecie, ja 18 mam skończone, więc... Więc nie muszę pić tylko soczków, prawda? No. I co, tutaj nikogo nie ma? Czemu są drzewa posadzone w doniczkach? Jakoś tak podejrzanie tutaj wygląda, nie wiem. Jakieś drzewa, dżungla. Ale jazda! Woohoo! Jedziemy! Impreza! Umisagi! Umisagi! Gagi! Gagi! Jazda! Bum, bum. Jak się bawicie? Jak się bawicie? No, jak się bawicie? Czemu mi nikt nie odpowiada, no? Słabo się bawicie? No chyba bardzo słabo, bo na parkiecie to nikogo nie ma, nie? Jakim cudem on albo ona, nie wiem kto to, ma kota na głowie? No dobra, takim samym jak ja mam banana na głowie. Uuu, panie, jaki kociak tutaj siedzi. Patrzcie, jak wszystkie dziewczyny wyciągają do niego rączki. No, no, no.
Jasne, jasne, ja już wiem, co wy tutaj dziewczyny robicie. Czy wy podrywacie tego kociaka? Kociak to mój chłopak! Ślicznotka to napisała. Zaraz się pobiją, słuchajcie, tutaj coś czuję. Boże, ile ludzi! Boże, drogi, to za spam! Jesteś pewna, że to twój chłopak? Jesteś tego taka pewna? Boże, jakie ty masz w ogóle wielkie usta! O, wiem, co zrobię. Zrobię mój popisowy numer. Patrzcie to. Bum! No, teraz na pewno go skuszę moim upadkiem. Albo usiądę obok niego. O, na nim! Usiadłam na nim, ale beka! Siedzę ci na kolanach! Raczej nie na kolanach. Raczej na twoim brzuchu, ale to nieważne, okej. Ślicznotka się wkurzyła! O nie! Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, bo się tak śmiałam z tej ślicznotki, że on się chyba wylogował albo gdzieś sobie poszedł. Czy to wygląda, jakbym ją kopała na przykład? O, patrzcie, znowu przyszedł. Znowu przyszedł. I czemu tu wszyscy ludzie przeklinają? Nieładnie tak. Kot tutaj, pani albo pan kot wie, o co chodzi, że trzeba się topić w wodzie. Pamiętajcie, jak się stoi w wodzie w MSP2, to zawsze trzeba się utopić. No, takie są zasady. Takie zasady ustaliła Rada Grażyn w mojej willi. Na razie członkiem, przypominam, jestem tylko ja, więc na razie ja wszystko ustalam. A jeżeli wy chcecie dołączyć do Rady Grażyny i wspólnie ze mną decydować o bardzo ważnych sprawach, na przykład czy lepiej nosić banana na głowie, czy liścia, czy może obydwie rzeczy naraz, to koniecznie zostawcie subskrypcję na moim kanale i wtedy możecie być wspólnie ze mną tej bardzo prestiżowej, grażynowej radzie. Pamiętajcie też, proszę, żeby jak najszybciej zostawić pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę, to nagram wtedy odcinek z Martyną Zabawą, jak gramy w MSP i jakieś tworzymy crazy stylizacje, a ja teraz, moi drodzy, zwijam kiece i lecę!